kierunek Psychologia przy mikrofonie Tomasz Duda. Naszym dzisiejszym gościem będzie Tomasz Łysakowski, psycholog, językoznawca, specjalista od spraw perswazji, trener biznesu, trener sprzedażowy. Dzisiaj porozmawiamy właśnie o dwóch rzeczach tak naprawdę. Czym są szkolenia i czym jest perswazja? No właśnie, to może zacznijmy od szkoleń. Dlaczego warto się szkolić i dlaczego warto robić szkolenia, takie szkolenia typu psychologicznego? Szkolenia typu psychologicznego warto robić przede wszystkim dlatego, że nawet jak już się jest psychologiem, to pewnych rzeczy po prostu człowiek się nawet w ramach kształcenia takiego ustawicznego, powiedzmy, nie nauczył. Natomiast druga sprawa, że jeżeli my mamy tutaj po prostu zajęcia, to teraz normalne zajęcia, takie jakie mamy w ramach studiów, to są zajęcia, gdzie bardzo często jest bardzo wielu uczestników. I druga sprawa, to są bardzo często zajęcia, na które my chodzimy, bo musimy. Natomiast ze szkoleniami to jest tak, że bardzo najczęściej nawet, nie powiem, że zawsze, ale najczęściej ludzie, którzy są na szkoleniach, wiedzą, że muszą z tego wynieść pewną wiedzę, że po to przyjechali na te szkolenia, żeby się czegoś nauczyć, że jak się nie nauczą, to mogą zostać przez swojego szefa pociągnięci do odpowiedzialności. To jest zupełnie inna motywacja najczęściej na szkoleniach i wśród studentów, ponieważ ja sam akurat przed tym, nim zająłem się szkoleniami, pracowałem na różnych uczelniach i państwowych, i prywatnych przez kilka lat, to jakby widziałem, jaka była motywacja. Powiedzmy, że motywacja wśród studentów studiów dziennych była właściwie najniższa. Dlaczego? Dlatego, że ci studenci nie mieli w ogóle poczucia, że inwestują poza swoim czasem, powiedzmy, w to, że się uczą. Potem mówilibyśmy o motywacji studentów studiów wieczorowych na państwowych uczelniach, która też wcale nie była duża, czemu się dziwiłem, bo były to studia drogie. Natomiast potem motywacja studentów studiów prywatnych, uczelni prywatnych, która była troszeczkę większa, ale znów. Natomiast jeżeli my mówimy o szkoleniach, to najczęściej ludzie, którzy przychodzą na szkolenia, mają zupełnie inną motywację. Często sami za to płacą, często sami może nawet nie płacą, ale są wysyłani przez firmy, ale przychodzą po to, żeby się coś nauczyć. I to jest coś, co trener już nie musi tego przeskakiwać. Chęć, motywacja. Druga sprawa to to, w jaki sposób się kształci. Otóż nasze nauczanie, także na studiach, na uczelniach, na szkolnictwo podstawowe, średnie, gimnazja, to jest bardzo często ukierunkowane na przyswajanie pewnej wiedzy pamięciowe. To znaczy teoretyczne, ale często też pamięciowe. My, tak jak uczymy się na przykład języków obcych. Wyobraźmy sobie, że mamy język obcy i teraz normalne zajęcia z języka obcego, to jest tak, że jest przerabiany jakiś czas gramatyczny albo jakieś formy. Trzeba tych form się wykuć na pamięć. Te zajęcia są przez większość uczestników określane jako nudne. Natomiast jak my sobie pomyślimy, jak ludzie się naprawdę uczą języków, to bardzo często ktoś się zakocha i nagle jest się w stanie szybko nauczyć języka osoby, w której się zakochał, jeżeli to jest inny język niż jego ojczysty. Albo na przykład ktoś jedzie do tego kraju, musi się nauczyć i nagle się okazuje, że język, którego nie mógł opanować przez kilka lat, ucząc się gramatyki, jest w stanie ze słuchu opanować bardzo szybko. Co tutaj różnicuje? Motywacja. I to, co sprawia, że szkolenia są jakby tutaj lepsze od taki zwykłego sposobu kształcenia, to jest motywacja. A druga sprawa to przede wszystkim to, że tutaj znów przy szkoleniach bardzo często jest sprzężenie zwrotne. Ja akurat prowadzę szkolenia głównie z kamerą. I teraz niezależnie od tego, czy są to szkolenia menedżerskie, czy sprzedażowe, to jest na nich kamera. Ja mówię coś, po jakimś czasie na przykład na szkoleniu sprzedażowym ktoś, kto przyswoił już pewną wiedzę, musi tę wiedzę odtworzyć. Odtworzyć w sposób praktyczny. Czyli na przykład odbyć rozmowę sprzedażową. Usiąść i z drugim uczestnikiem odbyć taką rozmowę. Ta rozmowa jest nagrywana. To musi być strasznie trudne dla tych, którzy siedzą przed tą kamerą. No, najczęściej jest tak, że pierwsza rozmowa, jaką się odbywa, to jest rozmowa na przykład bez kamery jeszcze, bo to jest tak już stresujące, że inni patrzą, jak ja rozmawiam. Ale po jakimś czasie wprowadza się tę kamerę, dlatego że ta kamera ma też zbudować stres. Przecież weźmy pod uwagę, że rozmowa teoretycznie w takim miejscu, gdzie wszyscy cię obserwują, i tak jest mniej stresująca niż rozmowa z rzeczywistym partnerem biznesowym, bo tej rozmowy to i zależy.
Tak, tutaj co najwyżej trener jest kimś obcym. Bardzo często to są grupy ludzi, którzy się znają, więc to nie jest tak, że człowiek się boi, że ktoś o nim znajomi źle pomyślą. Może troszeczkę. Natomiast rzeczywiście od tej rozmowy najczęściej mniej zależy. Więc żeby wprowadzić troszeczkę element stresu, robi się tę kamerę, ale potem co daje kamera? Otóż my bardzo często nie zdajemy sobie zupełnie sprawy z tego, jak my wyglądamy. 90% przekazu, jakiej my dajemy jako sprzedawcy, czy w ogóle, czy na przykład jako szefowie, jako menedżerowie, jak mamy przekaz, to teraz ten przekaz składa się z niewerbalnych jakby elementów i z elementów werbalnych. I elementy werbalne to oczywiście też nie można ich nie doceniać, bo jak profesor idzie na wykład, to większość tego, co przekazuje najczęściej, na przykład z matematyki, to będą elementy werbalne. Ale kiedy my siadamy i zaczynamy z kimś negocjować, to to, co będzie decydowało o tym, czy te negocjacje nasze się sprawdzą, czy my sprzedamy to, co chcemy i czy wyciągniemy taką cenę, jaką chcemy, zależy przede wszystkim od naszych elementów niewerbalnych. To znaczy? Czyli od tego, w jaki sposób komunikujemy to, co wiemy, czy utrzymujemy kontakt wzrokowy, czy nasz kontrahent, ten, kto z nami rozmawia, ma takie wrażenie, że jesteśmy pewni siebie, czy nie, czy się wahamy, czy znamy dokładnie to, o czym mówimy, bo znów, jeżeli na szybko się do czegoś przygotujemy, to nie znaczy, że my mamy zupełnie postawić na elementy werbalne, niewerbalne i się nie przygotowywać. Chodzi o to, że musimy być oczywiście bardzo przygotowani dobrze, bo w tym momencie będziemy pewni siebie. Ale ta pewność siebie na przykład będzie się udzielała temu, kto z nami rozmawia. Jeżeli ja na przykład, i to nie należy do rzadkości, jestem sprzedawcą i w ogóle bym nie wierzył w produkt, który sprzedaję, to jeżeli nie będę świetnym oszustem z pokerową twarzą, to ja nie będę dobrze sprzedawał. Sprzedawca na przykład musi uwierzyć w to, co sprzedaje. I bardzo często na przykład, jak się zaczyna takie treningi, to się w ogóle pyta, kto z Państwa tutaj w okolicach kupiłby od siebie ten produkt? No i to czasami jest smutne, że jak sprzedawcy siedzą i tak zapytani, tylko nie wiem, jedna ręka na przykład jest na 10 osób, albo czasami żadna. Są produkty, co do których ludzie są przekonani, że sami by od siebie tych produktów nie kupili, że trzeba być wyjątkowym naiwniakiem, żeby te produkty kupić i w tym momencie możemy powiedzieć, że jest to zła sytuacja. W każdym razie, w czym szkoli taki trener, powiedzmy, że trener sprzedaży? Ten trener szkoli z komunikacji, z tego, w jaki sposób komunikować, żeby przekonywać innych do tego, co się chce zrobić, żeby zrobili to, co my chcemy, żeby zrobić. Jak się komunikować i jak perswadować? Porozmawiajmy pod The Prodigy.